Nasze radio to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tematy aktualne, nazbyt aktualne jak teraz. Proszę Państwa. Obudź się, Polska ma. No, mamy, proszę Państwa, tutaj bardzo wiele atrakcji, proszę Państwa, bo mamy po prostu super. Mamy słowo ekspres, mamy słowo ekstra. Takie słowa, które są bardzo nośne teraz, szczególnie w XXI wieku. Bo śmiali się, mówili, że o, zabili go i uciekł. Tak. Zabili go i uciekł. U nas powietrze, jak nie z Saskiej Kępy, to wolskie powietrze. Wola teraz, najwyższa dzielnica w Europie. Buduje się. Wszystko się buduje, proszę Państwa. Także proszę z nami, razem drodzy budujmy Państwo, się. Pragnę serdecznie przywitać na antenie Radia Maria pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Witamy jeszcze raz. Razem się budujmy się. Panie doktorze, wczoraj spotkanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Powtórki naszego radia to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Przez media, przez różnych obserwatorów, komentowane przede wszystkim pod kątem tematów, bardzo lakoniczne, krótkie komunikaty, które pojawiły się po tym spotkaniu, jakoś nas chyba najbardziej odwołują do reformy sądownictwa, która jesienią ma być no niejako ponownie procedowana. Ja chciałem zapytać się na porządku pana doktora o swoje refleksje, o swoje odczucia czy pomysły, o czym ta rozmowa mogła być i w jaki sposób mogła przebiegać, bo tam też próbowano trochę wróżyć z fusów, mówiąc, że pan prezes wyszedł uśmiechnięty, zadowolony i tak dalej, więc jak to mogło wyglądać i jakie tematy mogły być podejmowane i czy taki tryb spotykania się, ustalania, rozmawiania o sprawach polskich, to jest coś normalnego, czy tak jak niektóre media mówią, czy to jest no, nie na miejscu? Ja myślę, że bardzo dobrze, że doszło do tego spotkania pana prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Nie dlatego, że no, można powiedzieć, że w takim ostatnim okresie być może było zbyt dużo emocji, może nawet niepotrzebnych, emocjonalnych wypowiedzi niektórych polityków, przede wszystkim myślę, że polityka Prawa i Sprawiedliwości. I po prostu, które tak naprawdę no, nie służyły jakby rozwiązaniu pewnego, może nie kryzysu w relacjach z Pałacem Prezydenckim, a większością parlamentarną, ale no, po prostu nie służyły poprawie tej atmosfery. Bardzo dobrze do tego spotkania doszło. Myślę, że tutaj te kwestie komunikacyjne zostaną naprawione i jest to bardzo ważne. Po zawetowaniu dwóch ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że przygotuje projekt nowych ustaw w ciągu 2 miesięcy i to się stało, co jest pierwszą, wydaje mi się, dobrą wiadomością. Projekt ten ma zostać w najbliższych dniach zaprezentowany. Kancelaria prezydenta podkreślała zawsze, że przygotowane projekty ustaw mają na celu głęboką zmianę systemu sprawiedliwości. Jak wynika z tych przekazów Kancelarii Prezydenta, prezydent w rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zapewnił, że obie ustawy będą zgodne z konstytucją, nie będą zawierały poprzednich błędów, które wskazał w swych wetach. Także wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości mówią o dobrej, rzeczowej rozmowie pana prezydenta i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Teraz nastąpi kolejny etap realizacji zmian w sądownictwie poprzez właśnie w postaci właśnie spotkań prezydenta z przedstawicielami prezydiów klubów parlamentarnych.
spotkania będą odbywały się osobno z poszczególnymi kierownictwami klubów parlamentarnych. No i wreszcie na końcu czeka proces legislacyjny w parlamencie, który mam nadzieję przebiegnie sprawnie. Czy tak rzeczywiście będzie, zadecydują o tym najbliższe dni i wspomniane konsultacje prezydenta z klubami parlamentarnymi. Także ja odbieram to oczywiście, to spotkanie. Bardzo dobrze, że do niego doszło. Myślę, że tematem tego spotkania było właśnie ulepszenie tych właśnie dróg, że tak powiem, komunikacyjnych między klubem parlamentarnym, między Prawem i Sprawiedliwością, a właśnie kancelarią prezydenta. No i oczywiście na pewno kwestie sądownictwa były przedmiotem tej rozmowy. No czas pokaże, jak to będzie wyglądało, ale ja jestem optymistą. Myślę, że po prostu i te konsultacje, i ten proces legislacyjny, wsparcie przede wszystkim oczywiście klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dla tych projektów dwóch ustaw przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta, ale także mam nadzieję taką, że również ze strony części przynajmniej opozycji, może części polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, te ustawy zostaną wprowadzone i one będą jak gdyby na jeszcze bardziej, że tak powiem, umocowane poprzez właśnie ten może bardziej taki mniej emocjonalny, że tak powiem, sposób procedowania, mniej emocjonalny proces legislacyjny. Panie doktorze, ale patrząc na tych, którzy no, mieli nadzieję, że te dwa weta prezydenta przyczynią się do jakiegoś rozłamu wśród obozu rządzącego, patrząc na ich nadzieję, że projekt konstytucji, który projekt zmian w ustawach o KRS i Sądzie Najwyższym, który przedstawi pan prezydent, będzie takim ukłonem w stronę tych, którzy są przeciwko tym zmianom i tak dalej. Jak pan doktor ocenia te rozmowy, które miały miejsce, te, które będą też w przyszłym tygodniu i szanse na to, że no, te środowiska, które wyszły na ulicę, bardziej czy mniej mobilizowane do tego z zewnątrz, że te środowiska będą również w stanie zaakceptować te zmiany, które przecież muszą nastąpić? Po pierwsze, proszę ojca, wydaje mi się, że tutaj zwycięzcą, mam taką głęboką nadzieję, będzie po prostu Polska, czy też państwo polskie, już nawet nie prezydent, czy Prawo i Sprawiedliwość, ale po prostu dobre rozwiązanie, które ma przecież służyć Polakom, obywatelom naszego państwa. Natomiast największym przegranym w tym momencie jest absolutnie opozycja. Dlatego, że opozycja nawet nie potrafiła... Opozycja zrobi wszystko, żeby zaszkodzić. Złodzieje zrobią wszystko, żeby zaszkodzić. To mamy też i kierownictwo spółdzielni Sław, którzy od samego początku w jednym wypadku utrudniali, przeszkadzali, tak żeby za wszelką cenę po chamsku nawet zyskać mieszkanie, pomimo że wiceprezesowa spółdzielni Sław przyrzekła, że będzie standardowo. Oczywiście to nie jest możliwe, żeby w Warszawie cokolwiek było standardowe, bo są kolejki, są nadużycia, są kradzieże. Nie ma ludzi prawosławnych, prawych, bo to, co z kościoła wychodzi, no to sami państwo widzicie, oni się teraz ocknęli troszeczkę, się wzięli do roboty. My napędzamy jakby, bo mówimy, idźcie więcej się pomodlić, może to wam pomoże, będziecie lepsi. Dobrze, patrzmy, co dalej się będzie działo. Żeby do mieszkania, jak to ktoś umiera, zostawia mieszkanie własnościowe, żeby wejść za wszelką cenę, no chociaż ja wiem, no jakie korzyści mogłaby mieć z Kurska. Może futro z norek, mówi Lipska.
przecież ja tego nie powiedziałem. Grupy parlamentarne mają brać udział w tych dyskusjach. No zresztą nie ma chyba innego wyjścia, bo bojkotowanie spotkania prezydenta było zupełnie niezrozumiałe. Także po prostu nie mam jednak tej złudzeń, że oczywiście opozycja, która ma, nie wykazuje dobrej woli, że zaakceptuje te rozwiązania. Myślę, że ta opozycja totalna będzie dalej chyba brnęła w tym swoim głupim planie, przede wszystkim scenariuszu. Mam nadzieję, że być może część albo może całość klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego zachowa się w sposób bardziej odpowiedzialny i pragmatyczny. I tutaj też może będzie wsparcie dla tych rozwiązań. Natomiast jeśli chodzi o tych ludzi, którzy protestowali na ulicach, no to myślę, że oczywiście była tam część osób, które po prostu zawsze wyrażają ich stanowisko po prostu stanowiskiem nie merytorycznym, tylko po prostu politycznym, tak zwanym działaniem antypisowskim. Natomiast zapewne było też tak, że wiele osób, które tam się pojawiło, po prostu zostało no niestety zmanipulowanych, czy uległo tej manipulacji. I mam nadzieję, że ta nowa sytuacja, te merytoryczne rozmowa jest trochę lepszy w moim przekonaniu, jednak tryb procedowania nie taki pospieszny po prostu spowoduje, że te emocje po prostu wygasną i to pole dla opozycji, ten obszar tej takiej właśnie niekonstruktywnej właśnie niekonstruktywnych działań po prostu się zawężyło. Zawęziło. Tak jeszcze na koniec, bo pan doktor wspomniał o opozycji i o ich działaniach, praktycznie tylko takich polegających na wzbudzeniu pewnych emocji, bo do dzisiaj nie usłyszeliśmy o konkretnej propozycji z ich strony, jak te zmiany miałyby wyglądać. Wręcz przeciwnie, powstały inicjatywy, by było tak, jak było, parafrazując jednego z polityków, tak trzeba go nazwać. Więc czy działanie opozycji dzisiaj i też zapowiadane, że dzisiaj Kongres Kobiet, też rząd obalą kobiety, takie buńczuczne zapowiedzi. Czy to jest działanie dla dobra Polski, czy to jest działanie po to, by obalić władzę, albo mówiąc delikatniej, by tę władzę przejąć, czy to wcześniej, czy w następnych wyborach? Oczywiście chodzi o ten drugi scenariusz, o jakiś taki scenariusz, to prowadzenie właśnie do obalenia rządu, do puczu, który był przecież przygotowywany przez opozycję, ale strategia opozycji tak naprawdę opierała się na negacji tylko. To znaczy mówienie o tym, że rzekomo w Polsce zagrożona jest demokracja, praworządność, prawa obywatelskie, a zatem ta narracja opozycji kierowana była na zewnątrz, do właśnie Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej przede wszystkim. Mamy super ekspres, mamy super ekspres. Zawsze mówili, że kłamiał, że zabili go i uciekł, że nieprawdę mówią, że zabili go i uciekł, a tu okazuje się, że gazety na topie. Teraz to są gazety na topie, proszę Państwa. Super ekspres. Na celu polepszenie, czy reformę w ogóle, reformę systemu wymiaru sprawiedliwości, nie służy zachowaniu Komisji Europejskiej. Presja wybierana przez Komisję Europejską na Polskę godzi też suwerenne kompetencje państwa polskiego, a w tej presji uczestniczył również właśnie opozycja. W tej chwili konkretnie te działania Komisji Europejskiej w tym konkretnym czasie po prostu godzą w konstytucyjne uprawnienia prezydenta Rzeczpospolitej, który ma prawo inicjatywy ustawodawczej, ale jak również proces legislacyjny przyjęty w polskim prawie. Z 25 września na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w punkcie
tak zwane wolne wnioski, a zatem już na końcu punkcie, że tak powiem, jest istotnym, ale jednak będzie wystąpienie przewodniczącego. Dzień dobry, ja tutaj mam w SMS-ie projekt odnawialny, co to jest? Tak zwanej procedury praworządności w Polsce, to jest reformy systemu wymiaru sprawiedliwości. Tak. I wydaje się, że te działania szkodliwe ten mój telefon, co ja tutaj, ja mam kredyt, proszę kredyt, tylko że... jedność tą ustawę, że kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości to jest wyłącznie kompetencja państwa polskiego. Niestety myślę, że trudno oczekiwać refleksji ze strony tej totalnej opozycji. Ich działania chyba nadal będą po prostu synchronizowane z działaniami Komisji Europejskiej wymierzonych w Polsce. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę i pozdrawiam. Z Panem Bogiem, pan doktor Krzysztof Kałęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był gościem audycji Aktualności Dnia. Państwo, trwają aktualności dnia. Witam bardzo serdecznie księdza Tomasza Kancelarczyka z Fundacji Małych Stópek. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże Tomaszu, w czwartek rodzina Radia Maryja ogólnopolsko pielgrzymowała do Kalisza. Tam co miesiąc modlimy się o obronę życia i w tym miesiącu w sposób szczególny bardzo mocno kładliśmy nacisk na to, by wspierać inicjatywę Zatrzymaj Aborcję, ale też by być takim obrońcą życia. Bardzo konkretnie w swoim środowisku ksiądz wiele inicjatyw podejmuje dotyczących obrony życia, więc może na początku na temat tego, co możemy zrobić w tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach w związku z projektem ustawy Zatrzymaj Aborcję, ale też w innych bardzo konkretnych wymiarach, tam gdzie jesteśmy. Żyjemy tą inicjatywą i przez najbliższy czas będziemy nią żyli i powinniśmy nią żyć. To jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa. Też musimy jasno sobie powiedzieć, to jest inicjatywa obywatelska i to nie jest inicjatywa polityczna, chociaż no niestety jest tak, że niektóre jakby partie w sposób, bym powiedział, systemowo odrzucają wartość życia człowieka. Przez to jest ten wymiar także polityczny, ale sama inicjatywa jest inicjatywą obywatelską i to można zadedykować tę inicjatywę, tak jak Jan Paweł II Ewangelium Vitae wszystkich ludzi dobrej woli, jak otworzymy pierwszą stronę. Ta inicjatywa do wszystkich ludzi dobrej woli i ona jest bez tutaj rozróżniania na jakieś... Także ludzie dobrej woli, no ryzyk czasem prawdę powie. To słowo takie dość trudne, pada eugeniczna. Tak. Eugenika to jest coś, co zostało jakby wymyślone jeszcze przed II wojną światową.
tylko w jakichś tam też jakichś dyskusjach, można powiedzieć, akademickich. Później zaczęto, to, no już w czasie II wojny światowej faszyzmie, zaczęli to wdrażać w życie, aby no, wyselekcjonować taki idealny naród, a więc pozbywać się tych wszystkich chorych niepełnosprawnych, nie tylko Żydów, ale także i chorych. Przez była cała akcja, bodajże chyba te 6 lat, no, przepraszam, że nie pamiętam dobrze, gdzie mordowali tak. Chorych niepełnosprawnych. Niepełnosprawnych tam. Mordowali wszystkich. Niepełnosprawnych. Mordowali wszystkich. Że oni nie rodzą się osoby z zespołem Downa. Nie dlatego, że taka jest medycyna tak wysoko posunięta, że są te osoby leczone, ale po prostu wszystkie osoby z podejrzeniem o... Wszystkich mordowali, wszystkich. Wczorajsze spotkanie prezydenta Polski Andrzeja Dudy i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego należy ocenić bardzo pozytywnie, wskazuje wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Polityk liczy teraz na głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, w najbliższą środę odbędzie się seria spotkań Andrzeja Dudy z przedstawicielami wszystkich... Radio obrotowe, państwo zobaczą, rozmowy mają dotyczyć ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Reforma wymiaru sprawiedliwości była też jednym z tematów wczorajszego spotkania prezydenta z prezesem PiS. W czasie rozmowy Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński poruszyli najistotniejsze bieżące kwestie polityczne. Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik podkreśla, to była dobra rozmowa. To jest też sygnał, to jest oczywiste, dla wszystkich nie ma żadnego absolutnie pęknięcia. Jest dyskusja tylko na temat kształtu wymiaru sprawiedliwości, jak ten wymiar sprawiedliwości powinien być skonstruowany. Natomiast czekamy na konkretne propozycje, które zapewne niebawem się pojawią. Nie mam informacji na temat konkretnych szczegółów rozmowy. Poza tym, że trwała 2,5 godziny i była bardzo dobra. I to jest sygnał do tego, że niedługo usiądziemy nad reformą wymiaru sprawiedliwości. No i zobaczymy, w jakim kształcie... Święto Super Express. Lejedeczki w Warszawie. Lejedeczki. Prezydent miał też powiedzieć w rozmowie z prezesem PiS, że jest zwolennikiem prawdziwej reformy sądownictwa i liczy, że jego projekty będą poparte w Sejmie. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Zewnętrzne podmioty głównie niemieckie przejmują szpitalne laboratoria. Do firm zewnętrznych trafia już co czwarte laboratorium diagnostyczne. O sprawie napisał nasz dziennik. Ma to negatywne skutki dla poziomu ochrony zdrowia pacjentów. Proces zlecania zewnętrznym firmom usług świadczonych przez laboratoria rozpoczął się kilka lat temu. Dziś, jak zauważa gazeta, dzieje się to na masową skalę. Wiele próbek do analizy przewożonych jest po całej Polsce. Niektóre wysyłane są do laboratorium w Berlinie. Doktor nauk medycznych Elżbieta Pułacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, alarmuje, że szpitale między innymi nie sprawdzają jakości pracy zewnętrznego laboratorium. Niestety często ten proceder ma negatywne skutki dla zdrowia pacjenta. Bardzo często zdarza się, że tylko podstawowe badania są wykonywane w tym laboratorium, natomiast wszystkie inne wywożone są do tak zwanych centralnych laboratoriów, czyli takie jakby fabryki wyników, gdzie one docierają po pewnym czasie. Ktoś wykonuje to badanie, nie wiadomo kto, wynik dociera z powrotem do szpitala i w tym momencie ten lekarz nie ma, czy personel medyczny od razu informacji, że coś jest nieprawidłowego, że należy badanie powtórzyć, że należy zrobić badania kontrolne, które uwiarygodnią, czy ten wynik rzeczywisty jest tak krytyczny, czy nie, czy może nastąpił jakiś błąd przedanalityczny. I w tym momencie znowu przedłuża to czas pobytu pacjenta w szpitalu. Kolejną rzeczą jest to, że to zwiększa koszty dla szpitala. Już ponad 24,5% laboratoriów szpitalnych w Polsce wykupiły zewnętrzne podmioty, w 90% niemieckie. Zagraniczne firmy kontrolują połowę laboratoriów analitycznych wykonujących standardowe badania zlecone w przychodniach. Na placu Defilad w Warszawie trwają targi zdrowej żywności. Wydarzeniu towarzyszy konferencja pod tytułem Żywność darem dla życia i zdrowia w świetle zagrożeń od GMO. Naukowe spotkanie otworzył profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Szef resortu środowiska podkreślił, że Polska to unikat pod względem możliwości produkcji żywności o najwyższej jakości. To dzięki temu, że zachowaliśmy polski model ekstensywny.
Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, w swoim wystąpieniu odnosząc się do kwestii Puszczy Białowieskiej. Od wewnątrz jest Polska rozsadzana, od wewnątrz. Polska jest od zewnątrz rozsadzana, bo dlaczego niby o Polakach mieliby mówić, że to są świnie, że to są łapciuchy, jak ci komornicy. Gdzie co, na kogo się wezmą? No teraz to jest jakiś próg, coś mija. My już złapałybyśmy komornika jednego i urzędnika, którzy są tak bardzo mili, że do rany przyłożyć, ale mieszkania ludziom niejednemu zabrali. Babkę z wózkiem inwalidzkim na śmietnik wyrzucili, dosłownie i przenośni. Dziękujemy, że nie kolaborujecie. Jest wielu kolaborantów. I potem już nic na dogadania nie ma, proszę Państwa. Chociażby to jest tak symboliczne, a jednak tragiczne. Babkę wyrzucili. Walczyli o Puszczę Białowieską. Ci ludzie albo nieświadomi, albo o złych sumieniach. Na śmieci. Albo sprzedają. Babkę na śmietnik wyrzucili. Podczas targów przewidziano degustację wyrobów z liczyzny. Latkę na śmietnik. Odbywają się również prelekcje tematyczne oraz pokazy gotowania. Wstęp na targi jest bezpłatny. Organizatorami wydarzenia są m.in. Ministerstwo Środowiska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Lasy Państwowe. Retransmisja spotkania na antenie telewizji trwa. Już 16 tysięcy osób z całej Polski zaangażowało się w program niesienia pomocy Syryjczykom. No to na Hama, bo tam jak za wszelką cenę, to wiadomo, że to jest przekręt. Pomoc trafia już do 4700 rodzin. To aż 24 tysiące osób, które pozostały w swojej ojczyźnie. Akcja Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby indywidualne, rodziny czy firmy. Pieniądze zebrane w ramach akcji są przeznaczane na najpotrzebniejsze rzeczy. Dzięki tym środkom rodziny mogą opłacać prąd, wodę czy podstawowe wyżywienie. Ksiądz Marcin Schmidt z Caritas Polska powiedział, że taką opiekę można podjąć na okres 6 miesięcy lub zadeklarować jednorazowe wsparcie. Przeznaczamy kwotę około 581 zł miesięcznie na jedną rodzinę, więc może to zaadoptować taką rodzinę jako osoba indywidualna, jako osoba prywatna. Można zorganizować się w grupę osób, które mogą zebrać w ciągu miesiąca taką kwotę i zadeklarować właśnie taką wpłatę, czy też jednorazową, czy objęciem przez 6 miesięcy takiego właśnie opieki nad rodziną w Syrii. O programie i historiach rodzin, które są beneficjentami projektu, będą mogli dowiedzieć się uczestnicy, którzy odwiedzą 8. Europejski Piknik Rodzinny w Warszawie. Wydarzenie odbywa się na Polach Mokotowskich w stolicy. Caritas Polska wraz z wolontariuszami promują program Rodzina Rodzinie. A więcej informacji znajdziemy także na stronach internetowych rodzinarodzinie.pl czy caritas.pl. Analitycy rynku paliw prognozują w przyszłym tygodniu dalszy wzrost cen na stacjach benzynowych. Powód to wzrost cen ropy na światowych rynkach, za który odpowiada seria huraganów nad centrami wydobycia w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich... Aha. Coraz większe rzesze obcych ludzi, muzułmańscy. No to jest przez wielu nazywany... dechrystianizacja Europy. Czego się oni boją? Państwo zobaczą. Oni się boją dechrystianizacji Europy. Boją. Rzeczywiste jest zagrożenie. Dechrystianizacji, proszę Państwa, Europy. Dechrystianizacja Europa. Nie są traktowani instrumentalnie przez tych, którzy chcą dokonać jakichś dla nas niedobrych rzeczy w Europie. No i tutaj rzeczywiście warto to powtórzyć. No, proszę Państwa, jest tak, że jeżeli spojrzymy na to, że o przebywanie tych islamistów z krajów arabskich, z krajów Europy, z krajów afrykańskich troszczą się przede wszystkim środowiska lewicowe, lewackie i środowiska feministyczne. I tutaj podkreślam, środowiska feministyczne, które także święto Superekspresu, proszę Państwa, o co chodzi, że mówi, zawsze mówili, że Superekspres to takie bzdury piszą, że zabili go i uciekł, że to nie warte. A jednak warte, Państwo zobaczą, bo zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły, że bardzo dużo jest hochsztaplerów, złodziei wśród komorników, wśród
urzędniku, kuchanki, Gronkiewicz i to dopiero teraz wyłaźnie. Zaczynamy od tego kryzysu w Unii Europejskiej. To, że kryzys Unii Europejskiej mamy, to co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości, a ten kryzys doskonale obrazuje fakt, że przecież twórcy Unii Europejskiej, ojcowie założyciele Unii Europejskiej, Robert Schuman na przykład, to są kandydaci na ołtarze. Oni tworzyli Unię Europejską i tę wspólnotę, którą dziś nazywamy Unią Europejską, która dziś stała się Unią Europejską, tworzyli przecież w oparciu o system wartości chrześcijańskich. Natomiast dzisiaj mamy kompletne zanegowanie tych wartości chrześcijańskich. Ojciec Janusz mówił w tej pierwszej zanegowanie części, wartości w takim moment, kiedy składano kwiaty na grobie jednego z ojców założycieli w niemieckiej katedrze. Także proszę Państwa, radio obrotowe, radio latające wam wszystko powie. Od dawna przyświecał różnym grupom, tak, na przykład masonerii. W różny sposób masoneria. Również tego, o masonerii u nas jest. Ale nie udawało się to różne ataki czy agresja muzułmanów na Europę powstrzymywana była, w tym również przez Jana III Sobieskiego i przy tej odsieczy wiedeńskiej, której rocznicę 12 września będziemy na Kalenbergu świętować, przypominając Austriakom i kanclerzowi Republiki Austriackiej, że to nie kto inny, tylko właśnie Polacy z Janem III Sobieskim na czele uchronili wówczas Europę i Austriaków przed najazdem muzułmanów. W każdym razie próbowano różnymi sposobami, a dzisiaj znaleziono sposób właśnie taki. Islamizacja tej Europy Zachodniej prowadzi do jej wiceprezesowa spółdzielni Sławkowska, no ona jest oficjalnie tutaj widnieje w internecie, chciała zabrać mieszkanie, to ona będzie usiłowała to zrobić. Oczywiście teraz jest remont, przez rok będzie remont, ale po prostu muszą oddać mieszkanie, nie mogą zabierać, nie mogą, bo to jest mieszkanie własnościowe i spółdzielnia Sław nie ma nic do tego. A jak usiłowała nawrócić, to będzie musiała karę płacić. Która w krótkich słowach prowadzi do wyrugowania prawdy z przestrzeni nas otaczającej. Każdy ma swoją prawdę, nie ma prawdy obiektywnej. Oderwanie nas od prawdy prowadzi do gry, do takiej prawdy etapowej, która jest prawdą subiektywną i nieraz tworzoną tylko na potrzeby konkretnej chwili, po to tylko, żeby ugrać konkretny interes konkretnej grupy społecznej w danym momencie i w danej przestrzeni. To z kolei prowadzi prostą drogą do zafałszowania wszelkich pojęć, które już w tym momencie w Europie używamy. Zobaczcie Państwo, że my dzisiaj dyskutujemy. The Bluetooth device is connected successfully. Brak praworządności, tylko praworządność w ustach komisarzy unijnych i naszej totalnej opozycji jest czymś innym niż praworządność faktyczna, praworządność oparta na prawdzie. Demokracja w ustach i w ujęciu polityków europejskich i polityków totalnej opozycji jest czymś innym niż demokracja właściwa. Demokrację świetnie scharakteryzował Gustaw Zagrobelski, mówiąc, że jest ustrojem ścierania się opinii i poglądów, ale jeśli tak jest, to sam ten Gustaw Zagrobelski, były szef sam Sądu Konstytucyjnego Włoskiego, mówi, że najważniejszą rzeczą w tak ujętej demokracji jest prawda. Te opinie i poglądy muszą być oparte na prawdzie. Nie mogą być kłamliwe, z gruntu kłamliwe, z założenia kłamliwe, od tego, co mamy w ogóle do czynienia z demokracją. I zobaczmy, że dzisiaj w zasadzie do takiego kryzysu doszliśmy. Kłamstwo, które jest powszechnie propagowane w przestrzeni publicznej, jest przerażające. I to jest kłamstwo na różnych płaszczyznach. To jest kłamstwo właśnie w relacjach pomiędzy Unią Europejską i Polską. Zarzucanie nam rzeczy zupełnie nieprawdziwych. Nie wiem, czy Państwo przysłuchiwaliście się. To jest akurat bardzo ciężkie zadanie, ale warto nieraz sobie zadać trud i poszukać takich relacji z Parlamentu Europejskiego, czy z Komisji Parlamentu Europejskiego, w którym dyskutuje się na temat praworządności w Polsce i praw człowieka w Polsce, to staje włos na głowie. No, to, co oni tam mówią o Polsce, ale mówią oczywiście za podpowiedzią naszych polityków, naszych, oczywiście w cudzysłowie, polityków totalnej opozycji, którzy dzisiaj po prostu są frakcją targowiską. No, mówią rzeczy niebywałe, mówią o jakimś potwornym łamaniu praw na granicy Unii Europejskiej, praw uchodźców, praw ludzi ubiegających się o azyl, praw imigrantów, mówią o jakimś totalnym łamaniu praw kobiet w Polsce, no coś, co kompletnie w rzeczywistości nie występuje.
Zobaczcie Państwo, że kłamstwo i przeinaczanie dokładnie widać w wypowiedziach polityków, naczelnych polityków europejskich, takich jak na przykład prezydent Macron z Francji. Prezydent Macron z Francji zarzuca Polsce czy Węgrom podwójną zdradę wartości europejskich, podwójną zdradę Unii Europejskiej, a tymczasem mówi, że celem dzisiejszym Unii Europejskiej powinna być wspólna ochrona granic Unii Europejskiej, powinna być wspólna polityka azylowa i oczywiście wspólne przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalizacji, negatywnym skutkom dla społeczeństw europejskich. Przecież dokładnie to robi rząd polski, dokładnie to robi rząd węgierski. Rząd węgierski jest przecież karcony przez polityków unijnych za to, że skutecznie broni granic Unii Europejskiej, rząd polski i Polska jest oskarżana o jakieś zbrodnie na granicy wschodniej, tylko dlatego, że po prostu przestrzega prawa europejskiego i chroni całą Unię Europejską, nie tylko Polską, przed napływem nielegalnych imigrantów. Mamy kłamstwo, które jest kłamstwem dwojakim. Kłamstwo może być proste, takie jak w jednym z przykładów, o których pewnie pan profesor Ptaszek będzie też mówił, kłamstwo polegające na niedoważeniu kilograma ziemniaków, ale to zawsze można sprawdzić, po sobie zważyć, stwierdzić, czy jest kilogram, czy nie. Ale kłamstwo perfidne polega na tym, że się fałszuje wagę i wtedy już ktoś, kto nie ma instrumentu do tego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście waga jest dobra, czy nie, nie jest w stanie tego kłamstwa rozszyfrować. To kłamstwo takie właśnie perfidne polega na tworzeniu pewnych opinii i tez, które w swojej podstawie mają fałszywą tezę i oparte są na fałszywej tezie. No, ja uważam, że takim kłamstwem, czy taką tezą, może nie tyle kłamstwem, co tezą, czy apelem, który wypowiada nasza totalna opozycja pod adresem rządu Rzeczypospolitej Polskiej i przemyca to na arenę międzynarodową, tworząc atmosferę oczywiście łamania praw człowieka w Polsce, jest apel o to, żebyśmy byli otwarci na uchodźców i imigrantów. No, jeżeli ktoś apeluje, żebyśmy byli otwarci na uchodźców i imigrantów, czy imigrantów i uchodźców, w zależności w jakiej kolejności to wypowiemy, no to ma u podstaw tego swojego apelu fałszywą jednakowoż tezę, że jesteśmy zamknięci na tych imigrantów i uchodźców. No, a my przecież jako żywo zamknięci na imigrantów i uchodźców nie jesteśmy. Mamy w Polsce... A my nie jesteśmy zamknięci. ...ukraińską. Mówi się, że dziś mamy już 1,5 miliona Ukraińców w Polsce, którzy legalnie pracują w naszych zakładach pracy, bo tej siły roboczej, jak mówią ekonomiści, potrzebujemy. Wcale się na tych Ukraińców i na naszych przyjaciół ze wschodu nie zamykamy. My robimy wszystko, ja jako wojewoda mogę to zaświadczyć, ażeby tylko udrożnić te granice wschodnie, nie zamykać, tylko udrożnić, żeby ten przepływ osób był bardziej płynny, żeby nie trzeba było tyle czekać na granicę, to jest zamykanie się na imigrantów. Mówi się, że my też jesteśmy imigrantami zarobkowymi na wschodzie, ale w związku z powyższym jesteśmy egoistami, jeżeli zamykamy się na imigrantów. Na szczęście powtarzam, nie zamykamy się, bo mamy imigrantów i to w liczbie już 1,5 miliona, a sami jak jedziemy na zachód Europy pracować, to przecież też my asymilujemy się z tamtymi społeczeństwami, przestrzegamy prawa, które tam obowiązują i szanujemy obyczaje i zwyczaje, które tam panują. No a jeśli chodzi o uchodźców, no to przyjmujemy tych, którzy rzeczywiście uchodźcami są, tylko w województwie lubelskim. Pragnę to podkreślić i proszę, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, dokładnie te dane podkreślali, bo to pokazuje fałszywą tezę, że jesteśmy zamknięci na uchodźców. Tylko w województwie lubelskim w tym roku, w tym pierwszym półroczu 2017 roku przyjęliśmy 1250 uchodźców, głównie z Czeczenii, bo zdecydowana większość to byli Czeczeni. To są ludzie, którzy udowodnili, że rzeczywiście należy im się status uchodźca, status uchodźcy, bo uciekają przed wojną i przed zagrożeniem, które tam w ich pochodzenia rzeczywiście realnie mają. To nie znaczy, że mamy się otwierać na wszystkich innych. Wyraźnie rząd Rzeczypospolitej Polskiej, wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Kaczyńskim, z panem prezesem Kaczyńskim na czele powtarza, że my nie mamy moralnego obowiązku przyjmowania uchodźców z krajów arabskich, uchodźców z krajów afrykańskich. To nie my podbijaliśmy tamte społeczeństwa, to nie my kolonizowaliśmy tamte państwa, to nie my korzystaliśmy z tej siły roboczej afrykańskiej czy arabskiej. To nie my teraz mamy moralny obowiązek ich przyjmować. A widząc, jakie zagrożenie powoduje ten napływ 30-letni, powtarzam, nie mówimy wyłącznie o ostatnich latach, jakie zagrożenie powoduje ten napływ osób pochodzenia islamskiego i religii islamskiej z kręgu islamu w Europie Zachodniej, mamy moralne prawo powiedzieć nie dla właśnie tamtej imigracji i dla tamtych również ewentualnie uchodźców. Tyle, że jak wiemy, pośród tych, którzy czekają na przyjazd do Europy, a to jest około 6 milionów osób w Turcji, w krajach w Afryki Północnej, zdecydowana większość to są
imigranci, 20-paroletni chłopcy czy 20-letni chłopcy, którzy przybywają tutaj na pewno trochę w innych celach niż uchodźcy. Widząc stopień zagrożenia, który powoduje ta fala migracji przez ostatnie 30 lat w Europie Zachodniej, mówimy nie, co nie znaczy, że jesteśmy zamknięci na imigrantów i uchodźców, bo przyjmujemy uchodźców, jak powiedziałem, 1150 tylko w województwie lubelskim. Nie przyjmujemy imigrantów, ogromna liczba imigrantów z krajów wschodnich, w tym w szczególności z Ukrainy. No, ale mamy też kłamstwo w przestrzeni publicznej, które dzisiaj służy jako gra, jako instrument polityczny, tak zwany polityczny, przecież jeżeli uważamy politykę za roztropną troskę o dobro wspólne, to siłą rzeczy kłamstwo nie może być środkiem do uprawiania takiej polityki. No ale dzisiaj kłamstwem posługują się politycy totalnej opozycji. Takie kłamstwo jest zarówno na szczeblu centralnym, politycy z Platformy Obywatelskiej w sprawie uchodźców, jak pamiętamy w ostatnich miesiącach, przerzucali się tymi kłamstwami, tylko że nieuzgodnionymi. Wyglądało to wręcz śmiesznie, kuriozalnie, bo jeden zaprzeczał drugiemu w tym samym dniu jeszcze. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego czynią to samo, mówiąc na przykład, że zabieramy dzisiaj środki finansowe ochotniczym strażom pożarnym, podczas gdy pieniędzy na ochotnicze straże pożarne było więcej niż w 2005 roku, w 2016 i w tym roku jest więcej niż w 2016, a w przyszłym roku zapowiada się jeszcze większa kwota. Sposób dystrybucji tych środków jest inny po to, żeby ich nie defraudować w żaden sposób. Jak to bywało? Bywało tak przecież w Polsce, że sprzęt pożarniczy kosztował więcej, jeśli miał dotacje, a mniej, jeśli było bez dotacji. Nasza dotacja po prostu była defraudowana w wielu przypadkach. To trzeba powtarzać. To jest kłamstwo, które bywa nawet zakamuflowane, bo niby jest zgodne z prawem kupowanie sprzętu droższego, bo kto komu zabroni kupić węża za droższe pieniądze. Natomiast no nie na tym rzecz polega. Po prostu nie można rozkradać tej polskiej wsi i tych polskich strażaków. Kłamstwo jest powtarzane przy innych przypadkach, jak chociażby ostatni przypadek w województwie lubelskim Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W poniedziałek politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego twierdzili, że wojewoda sparaliżował pracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i żeby wycofał się ze swojego rozstrzygnięcia nadzorczego, wojewoda nie wycofał się, a w piątek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podejmował normalnie uchwały, czyli nie był sparaliżowany. Dlaczego się kłamie, że wojewoda paraliżuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska? To jest wyłącznie kłamstwo, które dzisiaj jest instrumentem w grze politycznej polityków totalnej opozycji. To do niczego nie prowadzi. Żeby oprzeć się temu kryzysowi Unii Europejskiej, żeby wyjść z tego kryzysu Unii Europejskiej, my musimy być w środku Unii Europejskiej. Zarzuca się nam, że jesteśmy antyeuropejscy. Nie jesteśmy antyeuropejscy. Jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Chcemy pozostać w Unii Europejskiej, bo jak mówił Święty Jan Paweł II, Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy. My dzisiaj chcemy wpływać realnie na kierunki działań Unii Europejskiej, kierunki, które dzisiaj naszym zdaniem są źle pobierane i to, co powinniśmy robić, czego powinniśmy się trzymać, to trzymać się tego kursu, które Prawo i Sprawiedliwość obrało jeszcze przed wyborami, które realizuje poprzez rząd pani premier Beaty Szydło. To jest stanie na straży i ochrona tożsamości narodu polskiego, chrześcijańskiej tożsamości narodu polskiego i powtarzanie, demaskowanie kłamstw tych, którzy się dzieją w Europie Zachodniej, demaskowanie kłamstw, czyli tego, co się wypowiada na temat Polski i straży, stanie na straży tej tożsamości. My cenimy sobie, jak mówił pan premier Jarosław Kaczyński w wypowiedzi w Przysłusze podczas konwencji, cenimy sobie środki europejskie, które są nam bardzo, bardzo pomocne, ale nie mogą nam kneblować ust w sprawach, które są niezwykle ważne dla przyszłości naszego narodu i naszego państwa. Dziękujemy za ten studi wstęp. Jeszcze podsumowanie tamtej części. Pan profesor Przemysław Czarnek i teraz pan profesor Robert Ptaszek, filozof kultury i religii. Bardzo proszę mi, panie profesorze, adresowanie tutaj z zakresu problemu, można powiedzieć, i tak pierwsze skąd się wszystko wzięło, skąd ten kryzys, a potem też, no jakie lekarstwa trzeba zastosować, czy środki zaradcze. Pan wojewoda powiedział już bardzo wiele, ja może zacznę od rzeczy dosyć oczywistej, ale jest tak oczywista, że o niej często zapominamy. Skąd biorą się różnego rodzaju nieporozumienia, fałsze, a czasami wręcz kłamstwa, z tego, że my precyzyjnie posługujemy się językiem. I wobec tego chciałbym zacząć, zanim będziemy mówili o kryzysach Unii Europejskiej, chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich nieporozumień, które utrudniają nam zrozumienie tego problemu. Często nie odróżniamy Europy i Unii Europejskiej. To są jednak dwie zupełnie różne rzeczywistości. No bo czym jest Europa? Europa jest przede wszystkim pewnym tworem ideowym. No bo to, co łączyło Europę, to, co ją łączyło i sprawiło, że Europa jest taka, a nie inna,
że osiągnęła rozwój cywilizacyjny nieporównywalny w zasadzie z innymi kontynentami, że to Europejczycy wyruszali na podróże, odkrywali nowe lądy i tak dalej. Tym było chrześcijaństwo, chrześcijańskie idee, chrześcijański system wartości. To wszystko, co zbudowało chrześcijaństwo, to wszystko, co było oparte na ideach chrześcijańskich. I dopóki Europa trwała przy tych ideach, rozwijała się. Oczywiście były różnego rodzaju kłopoty i nadużycia, ale idee chrześcijańskie, przekonanie o tym, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, że człowiek jest istotą, która potrafi podejmować rozumne decyzje, odróżniać dobro od zła i tak dalej, to wszystko decydowało o tym, że Europa i jej system wartości był wyjątkowy. Koncepcja człowieka jako osoby, równość mężczyzn, kobiet, to wszystko jest osiągnięciem Europy. I teraz to wszystko trwało i kiedy po II wojnie światowej pojawił się pomysł stworzenia wspólnoty politycznej, która to wspólnota miała utrudnić, czy też uniemożliwić powstawanie kolejnych konfliktów i wojen, które w XX wieku tak zniszczyły nasz kontynent, początkowo Unia Europejska, jak powiedział już pan profesor Czarnych, miała być zbudowana na fundamencie chrześcijaństwa. Natomiast szybko okazało się, że pojawiły się inne tendencje i kolejne dokumenty, kolejne decyzje Unii Europejskiej pokazywały, że chrześcijaństwo próbuje się z różnych powodów zepchnąć na marginesie. W końcu się to udało, no tak jak wspominałem, w tej chwili jedyny dokument, do którego odwołuje się Unia Europejska w 2017 roku, jedyny dokument programowy, który pan Jean-Claude Juncker podaje w swojej białej księdze przyszłości Europy, to jest manifest Ventotene włoskiego komunisty Arturo Spinellego, który twierdzi, że należy zlikwidować państwa, należy zlikwidować poszczególne granice, poszczególne państwa europejskie, a ideałem jest, chodzi o stworzenie państwa federalnego, które dysponuje w europejską armią, trzeba skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, potrzebna jest wspólna europejska armia, która skłoni niechętnych do zaakceptowania. Takie są w tej chwili oficjalne ideowe wytyczne, do których odwołuje się Unia Europejska. Jak to się stało? Stało się to w taki sposób, że środowiska nam się, żyjąc w Polsce i mając polskie doświadczenia, nam się wydaje, że to, co nazywamy ideologią marksistowską, to jest ideologia, którą udało nam się przezwyciężyć. To, bo odrzuciliśmy marksizm, uzyskaliśmy wolność. W Europie rzecz wygląda zupełnie inaczej. Tam filozofia marksistowska miała się jak najlepiej. Tam filozofia marksistowska pojawiła się razem z rewoltą młodzieżową na uniwersytetach w latach 60. Tam później rozwinął się ów postmodernizm, o którym pan profesor Czarnek wspomniał. A postmodernizm jest to przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak powszechnie akceptowana prawda, a najważniejszy jest człowiek, który może podejmować wolne decyzje. No ale żeby to wprowadzić, trzeba było porać się jakoś z chrześcijaństwem, bo chrześcijaństwo twierdziło, że to nie jest tak, że człowiek nic nie musi. Człowiek jest kimś, komu Bóg dał zadanie do zrealizowania. Wobec tego wolność człowieka nie polega na tym, że robi co chce. Wolność człowieka polega na tym, że wybiera najlepsze środki, które mają doprowadzić go do osiągnięcia, do celu, jakim jest zbawienie. A wobec tego Kościół stał się przeciwnikiem. Kościół, przekonanie, że istnieje powszechna prawda, no bez tej prawdy wynikają normy moralne, które to normy przecież wymagają czegoś od nas, właściwych zachowań, właściwych relacji, rezygnowania z własnego, czasami z własnego egoizmu, myślenie o innych, altruizm, miłość bliźniego i tak dalej. To wszystko stało się bardzo niepopularne. Wobec tego, ponieważ nie można było tego przeprowadzić w sposób, nie można było być wspomnieć, tylko tak szybko przyjęli te zdanie, zastosowano bardzo ciekawą, a zarazem niebezpieczną politykę, na którą nazywa się marszem przez instytucje. Otóż ci marksiści stwierdzili, że jeżeli w prawodawstwie Unii Europejskiej wprowadzimy idee, które nie są chrześcijańskie, są idee marksistowskie, choćby
cała ta ideologia gender, która bazuje na marksizmie, to w takim razie chrześcijaństwo zostanie wyeliminowane. I tak się rzeczywiście stało, no bo weźmy na przykład traktat amsterdamski z 1997 roku. Tam w drugim punkcie tego traktatu jest wyraźnie napisane, że gender mainstreaming jest oficjalną ideologią Unii Europejskiej. I tak jak mówię, oczywiście można posługiwać się językiem w nieuczciwy sposób. I tak też się stało. Pamiętamy, że kiedy Polska była przygodą, kiedy była kampania mająca skłonić Polaków do wyborów, do przyjęcia Unii Europejskiej, w żadnym dokumencie ta ideologia gender się nie pojawiła, natomiast pojawiło się stwierdzenie, że Unia Europejska dąży do równości kobiet i mężczyzn. I my byliśmy na nim, to zaakceptowaliśmy, bo wydawało nam się, że dążenie do równości kobiet i mężczyzn to jest nie mniej, nie więcej, tylko stwierdzenie, że i kobiety i mężczyźni mają równe prawa. Natomiast okazało się, że to jest coś zupełnie innego. Równość oznaczało, że według tej ideologii gender, którą w tej chwili się proponuje, w Unii Europejskiej, równość oznacza, że role płciowe to jest coś, co ustalać można kulturowo, wobec tego to jest pierwszy przykład. Kolejna sprawa, jak można było jeszcze osłabić chrześcijaństwo? No trzeba było pokazać, że istnieją inne sposoby życia, inne cele ludzkiego życia, i takie, które są dla człowieka dobre, rozwijające i nie tylko chrześcijańskie. Oczywiście te wszystkie ideologie liberalne i lewicowe twierdziły, że człowiek żyje wyłącznie w wymiarze materialnym. No to taką ideą, którą próbowano zaproponować Europejczykom, którą próbowano przyjąć w Unii, miał być konsumpcjonizm, ale wiadomo, no, konsumpcjonizm nie jest czymś, co może wypełnić całe życie człowieka. No ileż można mieć ubrań, butów i temu podobnych rzeczy, czy nawet wspaniałych telewizorów, od tego człowiek nie zrobi się szczęśliwszy i nie rozwiąże swoich najważniejszych problemów, takich jak cierpienie czy śmierć. A wobec tego, skoro konsumpcjonizm nie zadziałał i pojawiła się próżnia, trzeba było to wypełnić czymś innym. I tu właśnie sięgnięto po inną religię, po religię z innego kręgu kulturowego, sięgnięto po islam, który w przeciwieństwie do chrześcijaństwa jest w Unii Europejskiej, no bo dzisiejsza Unia Europejska, tak jak ona funkcjonuje, nie jest Unią, gdzie jest prawo, jest prawo, gdzie są działania antyreligijne. Jest to Unia antychrześcijańska. Szanowni Państwo, doskonale pewnie się orientujecie, że o ile chrześcijanie mogą spotykać się z najróżniejszą krytyką, to krytykowanie islamu, krytykowanie Koranu, czy świętej księgi islamu i tak dalej, jest w Europie Zachodniej praktycznie czymś niewyobrażalnym. No ostatni przykład dziennikarza z Niemiec, który opublikował w internecie powszechnie znane zdjęcie, kiedy wielki mufti niemiecki ściska się z Adolfem Hitlerem. Jest zdjęcie znane, pokazujące to wydarzenie. Za coś takiego w wolnym niemieckim kraju, który troszczy się o wolność polskich mediów, otrzymał karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu za pokazanie czegoś, co jest prawdą i co jest faktem. A wobec tego spróbowano wprowadzić do Europy islam w nadziei, że będzie to religia, która osłabi chrześcijaństwo. Problem polega na tym, i to jest problem może nie tyle uchodźców, ale problem z samego islamu, że ci, którzy to zrobili, nie rozumieją natury tej religii. Bo o ile chrześcijaństwo jest religią, w której mamy wydzieloną sferę świecką i sferę religijną, jesteś obywatelem państwa, równocześnie jesteś kimś, kto należy do wspólnoty religijnej, w islamie takiego odróżnienia nie ma. Islam rzeczywiście jest, sama nazwa islam, poddanie się woli Allaha, i islam określa wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Dla muzułmanina bycie człowiekiem wierzącym znaczy przestrzeganie prawa, a prawo mówi jasno, że należy wszelkimi środkami dążyć do tego, by islam rozprzestrzenił się na całym świecie. A wobec tego próba wprowadzenia islamu do Europy sprawia, że islam zaczyna traktować Europę jako teren, który jest terenem do opanowania, terenem do podbicia. No i w tej chwili mamy tego efekt strefy non-go, do których nie można nie wchodzą już ani siły wojskowe, ani siły policyjne, o pogotowiu nie wspominając. To wszystko
powoduje, że Europa, która odwróciła się od chrześcijaństwa, coraz bardziej staje się muzułmańska. No przypomina to mniej więcej taki pomysł, żeby, ponieważ nie wszystko nam odpowiadało, a wobec tego byliśmy przeziębieni i mieliśmy katar, wobec tego, żeby wyleczyć się z tego kataru w ten sposób, że zarażamy się gruźlicą. To jest mniej więcej coś takiego. Nie podoba nam się chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo to zastępujemy islamem, który jest religią totalną i religią, która nie akceptuje czegoś takiego jak świecki sposób życia. No i w tej chwili mamy głęboki kryzys ideowy Unii Europejskiej. Co więcej, osoby, które zaprosiły migrantów do Europy, takie jak Angela Merkel, nie mogą przyznać się do swojego błędu, no bo jeżeli przyznają się do swojego błędu, to nie wygrają następnych wyborów i stracą władzę. No i brniemy w ten ślepy zaułek. I efekt jest taki, że Europa, którą znamy, Europa, która zbudowana była na wartościach chrześcijańskich, odchodzi w zapomnienie. Europa staje się obszarem, gdzie ścierają się różne idee. Idee chrześcijańskie są coraz bardziej tłumione, coraz bardziej rozwija się islam. Co z tego wyniknie? Trudno powiedzieć, ale nie jest to perspektywa zbyt optymistyczna. I dlatego można mówić o kryzysie Europy. I z drugiej strony należy cieszyć się niezwykle, że te tradycyjne wartości europejskie, wartości, na których Europa została zbudowana, przetrwały w Polsce i że nasz rząd troszczy się o to, żeby budować na tych wartościach. Wobec tego, jeśli Unia Europejska próbuje w jakiś sposób wpływać na politykę rządu, no to mówi, przyłączcie się do nas, do grupy samobójców, którzy straciliśmy swoją własną tożsamość, a to nie jest dobra alternatywa. To tyle, co chciałem powiedzieć w tym wstępnym wprowadzeniu. Mam nadzieję, że nie zateoryzowałem Państwa na śmierć. Bardzo potrzebne wstępy, dlatego że dyskusje nasze pewnie potem zawsze jednak ograniczają takie wypowiedzi osobiste słuchaczy, a są też i pytania. Apelujemy też, żeby pytań nie brakło. Natomiast można powiedzieć, że od kiedy jesteśmy w trzecim położeniu, że myśmy tutaj, ja myślę, że przynajmniej Pan profesor Czarnek uczestniczył w rozmowach jeszcze przed podpisaniem wejścia do Unii Europejskiej, gdzie żeśmy ostrzegali środowiska właśnie tutaj kulowskie, tak można powiedzieć chrześcijańskie stowarzyszenia, mówiły, uważajmy, na co wchodzimy, bo oprócz tego, że wejdziemy pewien krąg ekonomiczny, poprawi jakość życia, czy poprawi się jakość naszego bezpieczeństwa i czy nie stracimy wartości, prawda? I była gorąca dyskusja i tak właściwie można powiedzieć, że to był rok 2003 i to referendum akcesyjne, którym rzeczywiście, żeby braliśmy udział w dyskusjach na temat tego, czym jest Unia Europejska i dokąd ona zmierza. Wtedy nie było to jeszcze tak bardzo widoczne jak dzisiaj. Nikt nie spodziewał się, że takich kryzysów tak szybko w Unii Europejskiej. Ale kierunek, który już wówczas był widoczny, ten postmodernistyczny kierunek europejski, odcinanie się od korzeni chrześcijańskich, budowanie prawdy z przestrzeni publicznej, już wówczas było doskonale widoczne i ta walka, ewidentna walka z chrześcijaństwem, więc na to zwracaliśmy uwagę po to, żeby roztropnie podejmować decyzje, żeby roztropnie podchodzić do tego, co nazywamy Unią Europejską. Jeszcze raz powtarzam, nikt nie neguje naszej obecności dzisiaj w Unii Europejskiej, natomiast jeżeli jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to nie po to, żeby na kolanach wypełniać wszystkie żądania Niemiec czy Francji, nawet te najbardziej absurdalne i te nawet najbardziej wzajemnie sprzeczne, jak te wypowiedzi pana prezydenta Macron, czy już nie mówię o wypowiedziach skandalicznych Fransa Timmermansa, które w ogóle nie trzymają się jakiejkolwiek logiki i są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Tylko po to jesteśmy członkami Unii Europejskiej, żeby realnie wpływać na bieg zdarzeń w tej Unii, po to, ażeby Europa rzeczywiście szła w dobrym kierunku, bo my pomimo tego, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej, rząd pani premier Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości trzyma się tego kursu, który został wyznaczony przez Prawo i Sprawiedliwość przecież jeszcze w kampanii wyborczej, wcześniej w programie PiS-u i stoi na straży tej naszej tożsamości narodowej i tych naszych korzeni chrześcijańskich i przywiązania do systemu wartości chrześcijańskich. Przecież mamy pełną świadomość tego, że nie jesteśmy wyspą jakoś daleko położoną na Atlantyku i to, co się dzieje zaraz po sąsiedzku w Niemczech, czy za
zaraz przez morze w Szwecji, czy niedaleko we Francji, nas nie będzie dotykać. No, my jesteśmy tu i teraz w Europie i w Europie pozostaniemy, bez względu na to, jakie będą koleje losu Unii Europejskiej. Więc naprawdę nam realnie zależy na tym, żeby...